Stałe zlecenia płatnicze polegają na powierzeniu bankowi cyklicznych płatności dokonywanych w określonych terminach i na określone kwoty z konta właściciela. Do tego typu zleceń zalicza się płatności np. za radio, telewizję, czynsz, czesne i tym podobne. Niektóre banki umożliwiają również regulowanie cyklicznych płatności ze zmienną kwotą, np. rachunek za energię, gaz czy telefon. W tym przypadku należy poinformować wystawiającego fakturę, aby przesyłał ją na adres banku. Aby ustawić zlecenie stałe, należy najpierw wybrać numer rachunku, z którego będziemy to robić. Ja wskażę rachunek główny, czyli e-konto. Wskazuję kursorem myszy e-konto. Następnie naciskam raz lewy przycisk myszy. Kolejną czynnością, jaką należy zrobić, to wskazać kursorem myszy polecenie o nazwie zlecenia stałe. Wskazuję i klikam raz lewym przyciskiem myszy. Kolejną czynnością będzie wskazanie kursorem myszy i kliknięcie w polecenie nowe zlecenie stałe. Wskazuję i klikam raz lewym przyciskiem myszy. I należy tutaj wypełnić następujące pola. Pierwsze z nich, rachunek odbiorcy. Wskazujemy, naciskamy raz lewy przycisk myszy. Kursor ustawi się tutaj w pole rachunek odbiorcy i należy uzupełnić, wprowadzając rachunek odbiorcy. Kolejną czynnością będzie wskazanie kursorem myszy i kliknięcie w pole tytuł przelewu. Wprowadzamy tutaj tytuł przelewu, jak nazwa wskazuje. Kolejne trzy pola, które trzeba uzupełnić. Nazwa odbiorcy, adres odbiorcy, a także kod oraz miejscowość. Robi się tak jak w poprzednich przypadkach. Wskazujemy, naciskamy raz lewy przycisk myszy w wybranym polu i uzupełniamy niezbędne dane do przelewu. Kolejne pole, które trzeba uzupełnić, to kwota przelewu. Wskazujemy kursorem myszy to pole i naciskamy raz lewy przycisk myszki, żeby ustawić tutaj kursor i wprowadzamy kwotę przelewu. Kolejne ważne pola to data następnego przelewu i tutaj klikając w ten kalendarz możemy ustalić. Podwójne strzałki w prawo to jest rok w przód, tutaj mamy rok w tył. Pojedyncza strzałka to jest miesiąc w tył, miesiąc w przód. I tutaj wybieramy dzień miesiąca. Tutaj mamy ustalone, że data następnego przelewu ma nastąpić 7 sierpnia 2010. A data końcowa jest, jak nazwa wskazuje, datą końcową kończącą tą operację zlecenia stałego. Tutaj w odstępach standardowo jest to co miesiąc, możemy to zmienić, na przykład co 2 miesiące, co 3 miesiące. Tutaj jest miesiąc i co miesiąc od tej daty będzie przelewana ta kwota 123 zł aż do dnia 28 lutego 2011. Po ustaleniu daty następnego przelewu oraz daty końcowej, częstotliwości przelewu wskazujemy kursorem myszy i naciskamy raz lewy przycisk myszy na przycisku dalej. Tutaj mamy te wszystkie dane, które uzupełniliśmy poprzednio. I ostatnią czynnością będzie wskazanie kursorem myszy pola wprowadź hasło SMS-owe. Klikamy, wprowadzamy hasło, które dostaliśmy SMS-em i zatwierdzamy całą operację, wskazując kursorem myszy i naciskając przycisk zatwierdź. I tutaj mamy informację, że operacja została wykonana poprawnie.